witamy Was w kolejny weekend. Dzisiaj jedziemy do Andrzejki, tak naprawdę, do Ustronia Morskiego na kemping pod Brzozami. Ostatnio ciągle jeździliśmy w jakieś różne miejsca, ale bez przyczepy i tak troszkę za tym zatęskniliśmy i teraz nadarzyła się okazja. Jest impreza andrzejkowa na kempingu pod Brzozami w Ustroniu Morskim i tam jedziemy. Jedziemy ze znajomym, z Sebastianem i jego synem. No i pewnie będzie fajna zabawa, mamy taką nadzieję przynajmniej. Generalnie nie mogliśmy się doczekać, a ja muszę powiedzieć coś ważnego. Że ja bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy subskrybują nasz kanał, bo jestem w po prostu ciężkim szoku, że tak to się dzieje i że to się rozwija i że to generalnie no fajnie idzie. No, na początku jak nakręcaliśmy pierwszy film, to w życiu bym się tego nie spodziewała, nie tata? Tak. Naprawdę. To jest bardzo, bardzo, bardzo miłe uczucie i ja jestem naprawdę bardzo wdzięczna i bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali nasz kanał, którzy generalnie oglądają choćby nasze filmy, którzy piszą jakieś komentarze, dają łapki, czy to w dół, czy to w górę. Nie. Czy to w górę, czy to w dół. To zawsze mamy jedną w dół. Ale naprawdę jestem w ciężkim szoku. Cieszę się. Bo to miłe. Ja się bardzo cieszę, że jedziemy w końcu z kempingiem, bo jak ostatnio byliśmy bez przyczepy i zachodziliśmy na pola kempingowe, to robiło nam się przykro, że jej nie mamy. Więc teraz jedziemy. Pogoda ma być słaba, bo w nocy zapowiadają przymrozki. W tej chwili jest 5 stopni, no właśnie przestało na chwileczkę padać, ale damy radę. Jedziemy. Chodzi o towarzystwo, o zabawę i o fajne miejsce, a nie o pogodę. Bo jakoś sobie poradzimy. Rozbijemy nasz uniwersalny namiocik i damy radę. Ciekawe, by byle tylko nie padał deszcz. Jak nie będzie padało, to może być nawet minus 5, nie? Jakoś mi to wsioryba, bo i tak trzeba się ubrać. I tak trzeba się ubrać. A jak już jest deszcz, to jest trochę trudniej, ale też damy radę. Nie ma co. Jakoś pozytywnie jesteśmy nastawieni do tego weekendu. Bo się po prostu stęskniliśmy, a za tydzień też wyjeżdżamy z przyczepą. Może na Sylwestra byśmy gdzieś pojechali z przyczepą. No, między innymi kemping pod Brzozami. Wyczytaliśmy, że organizuje Sylwestra w tym roku. Więc nie wiem, jedziemy tam zresztą pierwszy raz, nigdy tam nie byliśmy. Ogólnie zachwalany kemping, zobaczymy. No zobaczymy jak to będzie. Tak po drodze pewnie się gdzieś zatrzymamy, to jeszcze Wam poopowiadamy co i jak i gdzie. Doganiamy Sebastiana. No i jedziemy. Została nam stówka. Została nam stówka i bardzo wieje. Jedziemy. Mieliśmy tak ładnie czystą przyczepę, a wygląda teraz jakbyśmy... Offroad. Jakbyśmy tydzień jechali w deszczu. Takie życie. Nic to. Umyje się. No ale Sebastiana też nie jest czysta. No ale to taka pogoda, nie? Tak. Co zrobisz? Nadal jedziemy. Zostało nam 6 km. I powinniśmy być na miejscu. Poczekaj za chwilkę, Kubusiu. Cały czas jedziemy pod wiatr. Może do domu będziemy z wiatrem wracać. Pewnie też nie. Na luzie pojedziesz. Jednemu zawsze wiatr w oczy wieje. Takie powiedzenie. O, zrobimy zdjęcie u strony morskiej, Michaś. Dojechaliśmy. Poczekaj. Gdzie są nazywa? Pod Brzozami. Pod Brzozami? No, pod Brzozami. Jest to zabawka. Te dwa? Tam jest. Mamo, tam jest. Mamo, no. Tam jest.
i tak mogę z nimi siedzieć, bo ja wieczorem nie idę na żadną imprezę. Ale zwłok nie będę targać z powrotem. Sami sobie musicie zorganizować transport do przyczepy. Jadzia, ty nic nie masz zwłok targać. Z powrotem. Nie zwłok, tylko zwłok. Hello, jak tam na placu zabaw? Fajnie. Chodź ze mną, chodź. Za chwilkę przyjdę, muszę pomóc tatusiowi, bo cały czas muszę tam sprawdzać, czy brzoz to stoi. Zaraz przyjdę, kochanie. Okej. Jest 0-0-0. Mamy to? Mamy to. Kołuj wodę, prąd, robimy kawę. Jakby ktoś zapytał, to ostatnio jak składaliśmy podłogę, to po powrocie do domu mieliśmy ją umyć. No i tak na planach zostało. Ale siara, co? Hej, 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 hej. Dobry wieczór. Idziemy na imprezę. Dobry. Jak słychać, muzyka już gra. Ja idę tańczyć, oni będą żarli grochówkę i będą spali w jednej przyczepie razem. To my jemy, Ania tańczy i obserwujemy. I oczywiście nagrywamy. Ja mam nadwrażliwy czujnik gazu. Nie może. Sebastiana jeszcze nie znacie. Sebastian jest razem z nami, jak już widzieliście po drodze. Jechał przed nami. Sebastian jest synem Antosiem. Więc w tej chwili idziemy na grochówkę, idziemy się bawić, zobaczymy jak jest. No i oczywiście to wszystko nagramy dla was. O, i jest ognisko. Super. Sebastian, jak ci się podoba? Ognisko? Nie, ogólnie. Ogólnie? Andrzejki. Andrzejki pod brzozami. Wypas. Wypas w skali od 1 do 10, 12. Polecam wszystkim, którzy jeszcze nie spróbowali zimowego kamperowania, karabinikowania. Super sprawa. Także idziemy się bawić. Zapraszamy was również z nami. Mogę już palić? Dzień dobry. Ale zobacz, zobacz, dyskoteka. My jesteśmy z Sebastianem w pierwszym rzędzie. Tak. Mamy miejscówę dobrą. Tanie nie było. Także witamy was w loże VIP. Nie mamy plakietek, ja mogłam zrobić coś, narysować. Słuchajcie, jesteśmy w loży VIP przy ognisku. Jest nadzieję, że stosunkowo mało, ale myślę, że będzie nas coraz więcej. Przyjadą. Na hejnał, panowie, na hejnał. Druhko. Ale jak na hejnał? Na hejnał to się w naszym wieku na hejnał to się tylko łyka bierze. Zdrowie wszystkich Andrzejów. A zwłaszcza Andrzejów kempingowych. Pozdrowienia dla wszystkich Andrzejów. Pozdrowienia, oczywiście. Dobra, to ja odliczę do 5 i wtedy wszyscy baloniki przebijamy, okej? Okay? Zgadzacie się na to, bo nie słyszę was? Tam. Dobrze, nie ma problemu. Tak więc ja zaczynam. 5, 4, 3, 2, 1. I teraz już ty teraz uwaga, ja idę przeczytać. Ta noc będzie niezapomniana. Wow. Telefon albo coś, to proszę podłączyć. Już widzę tu pana, panią. Dziś się spoliwierasz. Bo pani w czapeczce, dlatego nie poznałem.
Dobra. Mamy pierwszą panią chętną do przeczytania, także proszę bardzo. Przed tobą rok pełen wyzwań, które osiągniesz z palcem w nosie. Jest! Czy ktoś jeszcze? Ojciec! Jest. Oho. Teraz mamy pana odważnego. Proszę bardzo. Ta noc będzie niezapomniana. Wow! Oj, się okaże. No i mamy następnego pana, proszę bardzo. Dzień dobry. Michał, bój się, dzisiaj się sponiewieram. To mnie przeraża. Witamy w kolejnym dniu na kempingu pod brzozami. Po nocnej libacji alkoholowej. Po fajnej imprezie. Po ognisku. Po zjedzonych kiełbaskach, grochówce. Tak. Nastał kolejny dzień. Pogoda póki co dopisuje. Nie pada. Nie pada, jest chłodno, ale nie pada. Miejsca jeszcze jest sporo na kempingu. Myśleliśmy, że będzie więcej załóg. Pozdrawiamy Niemców z kampera. Bardzo pozdrawiamy Niemców pozdrawiamy, z kampera. Pozdrawiamy Gosię i Roberta z tego oto kampera. Chodź, idziemy do nich zapukać. Oni są? Oni jedzą obiad akurat. Także później wpadniemy do nich na chatę. No i jak widać, kilka przyczep stoi, ale miejsca jeszcze jest dosyć sporo. Myśleliśmy, że będzie więcej. Ale jest bardzo fajnie, impreza też udana. No dla was na pewno. Tak myślę. Sebastian tu z nami idzie, ale coś się czai z boku. Dzień dobry, ja jestem infotogeniczny. Ja też, przestań. Sebastian jeszcze troszkę żyje imprezą wczorajszą, tak jak i ja. Ty żyjesz bardziej, chociaż wy we dwójkę dzisiaj, oni dzisiaj mają ten... Dzisiaj kolejna... Się leczyli, czym się zatruli, także... Kolejna impreza, ale było naprawdę bardzo fajnie. A dzisiaj kolejna impreza? A podobno. W planie od 18, jakieś wróżby, a to dla dzieci chyba, nie? Tak, tak. Dla dorosłych była wczoraj. Dla dorosłych była wczoraj, bo jutro do 11 trzeba opuścić pole kempingowe, bo do 11 jest doba. I tak usłyszeli, tak nie? I teraz pokażemy wam troszkę kempingu pod brzozami. O, nawet karetka jest? Aż tak było dobrze wczoraj? Taka impreza była. Przyjechali ratować, nie wyjechali. Tak. Też zostałem na jednego, rozumiesz? I tak zostało. Ale z rana taki smutny ratownik. Ale ubrany. Tutaj jest jeszcze sporo miejsca. Zresztą tam cała impreza była za tymi choineczkami, ale to zaraz tam podejdziemy. Tu jest ten drugi wjazd. Te wszystkie parcele są wolne. One są stosunkowo małe, ale są wolne. Pod namioty. No tu jest fajna taka narożna. Tu jakaś przyczepka stoi stacjonarnie. Brzozówka. Idziemy zobaczyć toalety. Toalety to tam, nie? Tak. A damskie tam męskie. Tutaj mamy jakieś zmywalnie. Tu masz całą tą. Szkic. Dobra, idziemy do łazienki. Oni się tu czyszczają. Chodzę. O! Łazieneczki, dwie umywalki, toalety czy prysznice? Toalety, a prysznice? Toalety. Taki mamy rysuneczek, co gdzie jest. Prysznice damskie po drugiej stronie. To ja muszę iść na drugą stronę, ale łazieneczka bardzo ładna. Bardzo, o, muszę zgasić światełko. Nie będę taka. Po co mi się pali? Nie wyjdę. O, tu mamy prysznicę, drzwi obok. Fajnie. Światełeczko. O. WC. I trzy kabiny prysznicowe. O, jak ładnie. Wieszaczki. Koszyczki. Fajnie.
trzy kabiny, trzy umywalki, kontakciki, wieszaczki, bardzo fajnie. No i widać, że to świeżo zrobione. Proszę, wózeczki. Podejrzewam, że można je wypożyczyć. Wypożyczalnie. Kemping pod Brzozami, proszę. Można takie wózeczki sobie wypożyczyć. Stoi ich tu kilka. Tu można pewnie umyć naczynia. Tu mamy pralnię. Zobaczymy, może się uda wejść. O! Proszę. Dwie pralki, dwie suszarki, tak? Nie, trzy pralki, jedna suszarka albo pralki z suszarkami. O, pralka, dobra, mówię. Instrukcja obsługi 2,50 za 15 minut. Tu mamy wrzutniki. Taka pralnia. Bardzo, bardzo fajnie. Trzy pralki, jedna suszarka. Ekstra, mega super. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy jeszcze świetlicę, ale teraz tam się zajęcia odbywają. Idziemy się przejść. Później pójdziemy na świetlicę, jak się skończą zajęcia. Ale tu jest jeszcze kupa miejsca. Zobaczcie, ile tu jest, jak tu pusto. O, proszę, jaka czepka stacjonarnie stoi. Ale jaki ma sprytny daszek. Fajna to miejscóweczka. Fajnie, bo na każdej parceli jest takie przyłącze. Kemping pod Brzozami. O. Bo. Ja wszędzie media, nie? Wszędzie, na każdym jednym i to jest fajne, bo oni mają te węże podłączone. Takie słupki i te media są z taką fajną lampką u góry. Tak. Fajnie to jest zrobione. To znaczy nie jest tak, że z jednego wychodzi, wiesz, 43 wejścia są, nie? A tutaj jest główne wejście, z tym, że tutaj z przyczepami jest słabo wjechać. Chatka małolatka. Zmywalnie, kosze do segregacji. Zmywalnie. No, fajnie, bardzo fajnie. Skąd jesteście? O! Bo tu jest wejście i tu się wszystko rejestruje. Dzień dobry! U nas dobrze, dziękujemy. No u mnie wspaniale, nie wiem, panowie moi trochę żyją. Tak mniej, ale żyją. Najważniejsze, nie? Słaba, ale żyje. O, jedzie kamperek. No, bo tu razem przyjechali państwo i chcą... O, i plac zabaw. Cicho, muszę pokazać. Przepraszam cię, Sebastian, przepraszam. Muszę tam iść. Trampolina. O Jezu! Okropne uczucie! Nie! Ojej, Maryja, wpadłam w dziurę! Strasznie! Huśtawki, bocianie gniazda, tyrolka. To jest najfajniejsze. Nasze dzieci szaleją. Ściana wspinaczkowa, no mega. A najbardziej najfajniejsze jest to, że my tu jesteśmy za płotem placu zabaw i nasze dzieciaki po prostu spędzają tu samodzielnie czas. Super, ekstra fajnie zrobione, naprawdę. Wyjdę przez płot, trochę szukam. Idziemy zacząć do świetlicy. Bo świetlica jest fajna. No i generalnie przyszliśmy w naszą część placu. Gdzieś tu podobno za płotem jeszcze jest druga część. Ale tam już dzisiaj nie będziemy się wybierać. Zimno, a poza tym trzeba dzieciaki nakarmić. Trzeba się zabierać za obiad. No i na spacer nad morze się przejść. Nie. Skoro już tu jesteśmy, to warto. Ta
cały budynek. Tu wczoraj była właśnie impreza. Tu pan DJ miał rozłożony cały sprzęt. Kuchnia. O, można sobie odgrzać kuchenkę, mikrofalówkę. Kuchnia wyposażona, grill. Nie, no bardzo przyjemne miejsce. Dzień dobry. Jeszcze jest, sobie odgrzejemy. Proszę. Tak, są w ogóle jednorazówki jeszcze, po podłubie. Do ciebie. Nasza grobówka wczorajsza. No kurde, ale pycha ekstra rewelacja. Naprawdę, nie? Taka delikatna ta grobówka, nie taka... Przepyszna. Przepyszna i co ona? Jaka treściwa bardzo, nie? Od serca. Od serca, nie? Naprawdę. Mega super. Ale naprawdę dobra. Kurde, dawno nie jadłam takiej dobrej grobówki. Cicho, nawet jest automat. Nasze dzieci okupowały. Był jak Sebastian wczoraj kupował. Wszystkie rzeczy. Zobaczymy, czy w kuchni ktoś jest, bo nie chcę przeszkadzać. Nie ma. Cicho, zobaczymy. O, proszę. Zapasiki, zlewik. Dwie kucheneczki, dwie lodóweczki. Michał, proszę. Zobaczcie, tutaj jeszcze masa miejsca. A tutaj była wczoraj cała imprezownia. W tym miejscu. Co tam, Jacku, wydłubałaś ciekawego? Kto wypija cudze piwo, temu z baku wycieknie paliwo. Przypowiednia brzozowego szamana. Dobrze, przyczepą nie jesteśmy. A tutaj nasze obozowisko. O, mamy jakieś, jakieś gniazdo. Gdzie? Na drzewie. Także szkoda, że nas tak mało. Mogło przyjechać trochę więcej załóg. No mogło przyjechać więcej, ale generalnie nie było źle. Narzekacie? Nie, odpoczywałem przed Aleksą. Tak, a za tydzień widzimy się na Aleksie. Na Aleksie macie szlawan. Będziecie z dzieciarami siedzieć. O, powiedziałam. Jadzia, kierownik wycieczki. Ja siedziałam. To teraz wy. Gdzie ty siedziałaś? Za co? Za co? Gdzie? Za macierzyństwo. Za niewinność. Za macierzyństwo. Ja za macierzyństwo wszystkich kobiet. Wszystkie dzieci nasze są. Chyba twoje. Plus jeden. Dokąd idziemy? Na Żarełko. Idziemy poszukać, czy jesteś otwartego w Ustroniu. No jest podobno. W internecie mówią, że jest, a ludzie mówią, że nie jest. Są trzy pizzerie w pobliżu, podobno jedna otwarta. Idziemy poszukać. No i powiem wam tak, że przyszliśmy się przez Ustronie Morskie, knajpa żadna. Jedno znaleźliśmy. Poczekaj, Kuba. Beach Bar Max. Tak, biegnij. Beach Bar Max, otwarty, ale jakieś 10 osób przed nami w kolejce. Czyli na godzinę stania. A jest tak mroźno dzisiaj, nie? Jest... No bo ma być przymrozek w nocy w ogóle. I stwierdziliśmy, że... Idziemy do przyczemy, idziemy... bo będziemy kuchcić, kichcić, kuchcić. Ten się zna na garach, co? Kuchcić. Dobra, będę odpalał grilla. Zwałem, znaczy no. Nie tam grilla, ja zrobię jedzenie. Ale mówiłam, a ja od początku mówiłam, mi się nie chciało iść w takim rozszukać knajpy, bo tym bardziej, że dużo nam mówiło właśnie, że byli na spacerze i w sumie to knajpy żadnej. No ale panowie się uparli, przyszliśmy, się zmarzliśmy i wracamy. I tak do garów, i tak do garów. Ale nic to. Generalnie jest fajnie, w przyczepce ciepło, nie? Tak. W przyczepie jest ciepło, to najważniejsze, a tak się przejść ciepło można ubrać. Ale tak chłodno nie było wczoraj, jak jest dzisiaj. Nie, wczoraj takie, było takie przyjemne. Mroźne powietrze się teraz zrobiło. Nasz Kuba znowu ma katar. Wow. Taka nowość. Dawno nie miał. Dawno nie miał. No ale to nic. Dobra, idziemy kucharzyć. Bo jestem głodny. Kto idzie kucharzyć, ten idzie kucharzyć. Mi się żołądek do kręgosłupa przykleja. Dobrze, będziesz miał linię, osy. Tak, linia musi być gruba i wyrazista. Bożeż ty mój,
To się nie ma co przejmować. Nie, nie, absolutnie. Ludzie, nie ograniczajcie się. Nie, to jest komunikat dla wszystkich. Linia musi być jak? Gruba i wyrazista. Gruba i wyrazista, więc jakieś diety czy coś, to nie zapominajcie o dietach. Diety nie są teraz... Diety są passé. O. Dobra, do zobaczyska później. Hej, opa. No to co? To wyjeżdżamy. Koniec naszego weekendu. Spakowaliśmy się wszystko w błocie. Koniec Andrzejek pod brzozami. Koniec Andrzejek pod brzozami, ale naprawdę jest wszystko w błocie, nie? Wszystko mamy w błocie, umazane. Ale to nic. Całą noc padał deszcz. Tak. A teraz wyszło słoneczko na chwilę. Przedsionek mokry, podłoga... Podłoga spod przedsionka to jest jakiś dramat, ale to się umyje, nie? Ale fajnie było. Fajnie. Bardzo fajnie. Czas wracać do domu i szykować się na kolejny wyjazd. Tak, za tydzień. Piątek. Za tydzień na Mikołajki jedziemy. Będzie zabawa. Fajnych ludzi poznaliśmy, nie? Tak. Gosię i Roberta. I tak. Naszych widzów zresztą. Naszych widzów zresztą. A nie wiem, czy naszych widzów? Tak, już oglądają nasze filmy. Tak? Zaczęli chyba. Czy oglądali już? No już od jakiegoś czasu. A, no w każdym razie to nieważne, że to, ale fajni ludzie, naprawdę. Pozdrawiamy serdecznie Gosię i Roberta. Zapraszamy na Sylwestra. Dokładnie. No dobra, to co? To później coś po drodze jeszcze pogadamy, nie? Tak. To komu w drogę temu trampki do zoo? 15.46. Dojeżdżamy do domu. Dojeżdżamy do domu. Zostało nam 10 km. Wyjechaliśmy o której? Stamtąd? O w pół do pierwszej? No to nieźle, ale dobrze się jedzie. Nie? No nieźle. Był jeden postój na kawkę. Przepraszam, impreza Andrzejkowa mnie wykończyła. Kończy się nasz weekend. Zaczyna się teraz sprzątanie przyczepy po tym piasku, glinie. Ja pierdzielę, naprawdę. Fotoradar. 600 metrów. Mycie wszystkiego. Ograniczanie prędkości. Przygotowanie się do... kilometrów na godzinę. Na Mikołajek. Na Mikołajek. Już w piątek ruszamy dalej. Także to by było chyba na tyle z tego wyjazdu. Z Andrzejkowego. Pierwszy raz byliśmy na kempingu pod brzozami. Bardzo fajny kemping, sanitariaty, to wszystko jak widzieliście na filmie. Bardzo fajne, więc myślę, że jeszcze kiedyś tam pewnie wrócimy. Tylko, że kurde, no było to, no ale to wszędzie byłoby było to, tak? No tak, bo ostatnio było dosyć mokro. Było mokro, jeszcze dzisiaj w nocy padało i w ogóle to tak wszystko siadło, nie? Także żegnamy się z Wami z weekendu Andrzejkowego i do zobaczenia na Mikołajkach. Tak. Pozdrawiamy, hejpa. Pa.